Witam, dzień dobry. Jest godzina za wczesna, żeby marznąć, za wczesna, żeby jechać, ale niestety nie mam innego wyboru, bo dzisiaj mam w planie zaliczyć chyba pierwszy zlot na Hance. A nie, przepraszam, byłam na Żywcu jeszcze na zakończeniu sezonu. Okej, to drugi, ale sama? Żeby jechać sama, no to faktycznie pierwszy zlot motocyklowy w Dukli, na Podkarpaciu w Dukli. Jeden chyba z takich większych zlotów, z tego co kojarzę. Mam tam jakieś 2 godziny drogi, bo jeszcze jadę na Rzeszów. Tam jadę do ekipy rzeszowskiej, no i z tą ekipą jedziemy na właśnie Dukle. Może coś fajnego nagramy, to akurat będzie na materiał. Ale jest mi cholernie zimno! Za mało się ubrałam. Samolot? Czy to jakiś helikopter? Może szybowiec? Jest, to jest Podkarpacie, to jest województwo wiatraków chyba. On leci do mnie. A nie, to samolot taki duży, podróżny. Widzę jego dziób. Ogólnie przed tym wyjazdem się bardzo stresowałam, bo nie lubię jeździć w duże miasta, nie czuję się pewnie w dużych miastach i staram się je omijać, żeby nie narobić problemów. Ale śniło mi się, że jak jechałam na ten zlot, to mi się coś z oponą stało, nie wiem, coś pękła opona, nie wiem, coś się z oponą stało, nie? No i to chyba był taki sygnał, że coś się stanie, bo uwaga, jadę sobie taką drogą, wjeżdżam zabudowany, zwalniam sobie, mijam policję, gościowie się na mnie patrzą, ja na lajciku, cyk, cyk, no i jadę kawałek dalej i myślę, muszę dokręcić ten ciężarek, bo z prawej strony miałam trochę poluzowany. No i myślę, dokręcę go, jak dojadę tutaj na Orlena się zatrzymać. Ja patrzę, kurwa, zgubiłam ciężarek, nie mam! No i siara teraz jechać na zlot bez ciężarku. Kurde, głupio mi. No i mój sen był proroczy po prostu, że coś się stanie. No i wiedziałam, że coś się stanie, no. Oczywiście, że musi się coś stać. Mi to zawsze się coś dzieje. Jakbym miała zbyt za nudno w życiu. Ej, ludzie, złapałam Pikachu. Normalnie wpadł mi do Pokebola i jedzie przede mną. Pikachu? Co? Cześć, Pikachu! Jeszcze coś mi powiesz? Czyściłam go wczoraj, ale jak się przeprowadzałam, nie wzięłam tej takiej szczoteczki i kurwa ścierką jechałam i nie mogłam się doczyścić. No. To co? To co, kolanko? Ja ci zaraz rączkę zrobię. Miałam nagrywanie, wszystko się nagrało. Zgłoszę to na prokuraturę.
końcu jakieś ładne widoki. Nagrywam się, ziomuś. No, ja też. A tu klops. Już jest, czy nie? Możemy spróbować. Masakra. Ja go nie znam. Ja sobie pooglądam piękne widoki. To jest wesele, czy co? Prosto, prosto. No czekaj, bo on gumę pali. Ej! O Boże! O Jezu! Ale żeśmy trafili! Co, zostało coś? No to grubo. No to grubo się zasmrodziło. Dobra, już skończył chyba.
tak. O kurde, ale płasko u nas, nie? Masakra. Tragedia. Wolę góry. Stoisz, nie jedziesz, jedziesz, nie stoisz. No takim to on sobie mógł tam wjechać, a mi się tutaj zaraz asfalt skończy. Ej, w sumie nie. Tutaj już powinno być chujowo. Ty, może oni ten asfalt teraz zrobili? A... Dobra, nie zrobili, nie zrobili jednak. O Boże. Ale jedziemy dobrze, tyle ci powiem. Aj. Ej, wiesz co? Trochę mi smutno, bo myłam Hondę. A teraz będzie taki syf na niej. Ojej, już. To chyba nie był dobry pomysł jednak. O nie. No, ślizga mi się. O kurwa, bardzo mi się ślizga. No, mi też. Nie sądziłam, że było to jest takie śliskie. Po prawej, jak wjedziesz, to podjedziemy sobie pod samą wieżę. Bo tu jest taki mini parking, auta tam dalej nie mogą wjeżdżać. No ale, że my nie to auta. Tak, jestem motocyklistą, mogę wszystko jebać. Kurwa, jak mnie zwala mnie z środka. Tak. Ej, poczekaj, bo ja tu jadę na czołówkę z gościem. O Boże. Zobaczymy, kto pierwszy dyga. Ja się dygam, żeby się nie wypierdolić. Masakra. Kurwa, jak ja zawrócę? I ogólnie... Tu se można chyba można było wjechać na trawę na górę, albo... O, no, masakra. Dobra, nie, jest w miarę. Jest? No. Jest, to jazz, kurwa. Prawo na górę jest. No. Tam na Boże. Nie wiem, co mi wpadło do głowy? Nie, ja myślałam, że tu zrobili asfalt, czy o kij chodzi. Honda AK Offroad. A jest jakiś kawałek dobrego ziemi? Dobrej ziemi jest tam kawałek. Jest git? No ja mam poszerzenie stopki, że tu jest git. Znaczy bym uważał, że tutaj gdzieś stanąć. No już za późno. Jestem na skręcie. Będziesz mnie pchał. Może gdzieś jest tu kawałek. Zaraz coś znajdziemy. Jakiś kłomień. Doj kamienia. O Jezu, moje plecy. Mamy to. Nie? No to jak jedziesz, jak nie kontrolujesz? Jak tam twój bunkier? Nie no, wchodź do bunkra, dawaj, dawaj! Nie mów tak, bo będę to musiała wyblurować. Dawaj, chodź, no znalazłeś bunkier, to teraz oprowadzaj po tym swoim bunkrze. Proszę bardzo, zapraszam. Super, zapraszam. Uwaga na głowy. Tu jest jeszcze niżej. Nie no, nie pchaj mnie! O. To tu chyba ten gość z selfiaka strzelał. Ej, ale tu fajnie motorek widać. Może fajnie na nagraniu będzie. Dobra, Boże. No fajny bunkier, dobra, jedziemy dalej. Dać ci nóżkę? Skoczysz na górę, będziesz miał zdjęcie. Mat. Przemierzamy dzikie doliny. Tutaj jest ten zjazd jak coś, tylko nie wiem czy w lewo czy w prawo. Kij wie. Dobra, w lewo może. Tam gdzie są te mroczne chmury. O kurwa, ale ja nie chciałam tu wjeżdżać jak coś, ja chciałam tu tylko zjechać.
bo tam chyba nie ma co się pchać. Nie wiem, czy tu ustanę. A, nalajcie. No popatrz, no. Teraz ładnie cię nagram. Wiatrak, zachód słońca, Pikachu i burza, w którą pojedziesz. Super. Ej, tu fajne zdjęcie. Co nie? Ej, ustawić się tu bokiem na motocyklu i taka fota. I to jeszcze jak są te chmury. Do obróbki. No kurde. Kto by pomyślał? A zrobione kilometrów? Chyba z 500. Od 7:20 na nogach. A jest godzina, nie wiem która. Ale tu fajnie to wygląda. Mm-hmm.